No jest ci dobrze na planie? Chyba tak, co? Kamera poszła, uwaga i akcja! Ciszę, poproszę. Jesteśmy na planie, gdzie kręcimy zdjęcia do reklamy marki CESAR. Projekt trudny, bo z psami, ale psy są doskonale przygotowane. The commercial is from a dog's point of view. So it's a dog in certain situations with their owner, just showing what life is like at home for a dog. Pieski są wybierane tak naprawdę pod konkretny projekt, w zależności od ich umiejętności albo ich wyglądu. Oprócz tego korzystamy z baz i takie pieski są po prostu prezentowane reżyserom, agencji, klientowi i na tej zasadzie są wybierane. Żeby pieski nasze zrobiły to, czego od nich oczekujemy na planie filmowym, stosujemy różne metody. Troszkę też kierujemy się ich predyspozycjami i umiejętnościami, które już posiadają. To, co sprawdza się najbardziej, to praca na smaczkach. Zresztą mam swoje dwa psy w domu i jak coś od nich chcę, na przykład robię im zdjęcia, to zazwyczaj właśnie też używam do tego wszelkiego rodzaju smakołyków, żeby ich wzrok skierował się właśnie tam, gdzie trzeba. Jeżeli rzeczywiście pracy jest dużo, wtedy nie pracuje tylko jeden piesek, ale zawsze piesek ma swojego dublera. To jest Morris. Morris dzisiaj gra dublera Abii. A moim zadaniem jest, żeby one były jak najbardziej podobne do siebie. Więc tu się stroszy, tu się przyklepie. Są wykąpane, wypudrowane i są dwa takie same psy. Do niczego nie zmuszamy piesków na planie. Staramy się, żeby one wszystko robiły z chęcią i radością, ponieważ tak naprawdę tylko wtedy będą chciały na plany przyjeżdżać i będą się cieszyły tą zabawą, którą dostają na planie filmowym.